Szanowni Państwo, gościem smakksiążki.pl jest Wincent Seberski. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich też serdecznie. Chociaż wolałbym się łączyć z Tobą w innych okolicznościach przyrody, no ale niestety sytuacja wygląda jak wygląda. Twoja pierwsza myśl, gdy usłyszałeś wczoraj, że 24-letni zamachowiec wtargnął na scenę i ugodził kilkukrotnie Salmana Rushdiego nożem, to była jaka? Właściwie, to znaczy, oczywiście, że to jest smutek, przerażenie i wściekłość. No właściwie to jest mieszanka wszystkich doznań, jakie człowiek może w tym momencie mieć. Ale z drugiej strony to jest jakiś też znak czasu, naszych czasów. Dlatego, że wielcy pisarze stawiają ważne i wielkie pytania, a te wielkie pytania bardzo często dotyczą tych najważniejszych tematów, czyli naszego istnienia, Boga, religii. A to wyzwala niestety części ludzi, fundamentalistów, czy islamskich, czy chrześcijańskich. Niestety tak skrajne reakcje. To, że Salman Rushdie był objęty fatwą, czyli właściwie w chrześcijaństwie też coś podobnego istnieje, czyli jakąś klątwą, prawda? Oczywiście wzmacniało w tych wszystkich psychicznych fundamentalistów do tego, aby spełnić życzenia ajatollahów państwa teokratycznego, ale w sumie tak na dobrą sprawę, jak spojrzymy, odsyłanie książek Olgi Tokarczuk, to co w mediach społecznościowych na temat naszej noblistki, też autorki stawiającej fundamentalne pytania i też dotyczące kwestii Boga, religii, wypowiedzi, jakie się pojawiały w społecznościowych mediach, które bardzo niebezpieczne. A ludzie mordują się w imieniu bogów od tysięcy lat. Ta fatwa została nałożona na Rushdiego w 1989 roku, czyli rok po wydaniu Szatańskich wersetów. Czy ty sądziłeś, że no to w jakiś sposób już przyschnęło, to się być może przedawniło, to już nie te czasy? Gdy Rushdie był w Polsce w 2017 roku, ja go na konferencji prasowej spytałem o to, czy on śpi spokojnie, czy czuje się bezpieczny. No i powiedział, że ten temat wraca tylko w trakcie rozmów z dziennikarzami. Policji w jego życiu nie ma już od 18-19 lat i żyje normalnie, po prostu żyje normalnie. No jak się okazało, jego spokój był złudny, bo książkę napisał wiele lat temu, ale reżim teokratyczny w Iranie i fatwa wciąż się mają dobrze. Ja bym powiedział nawet więcej, w obecnych czasach, kiedy coraz więcej jest napięć, nienawiści, pojawiły się wojny, okrucieństwo, które zresztą zawsze były, ale mieliśmy długi okres uspokojenia. Teraz te napięcia powracają, a pojawiają się różni rycerze, różni wojownicy, którzy służą Bogu. Pojawia się terminologia wojenna w ramach religii. A co więcej, przecież mieliśmy państwo islamskie w międzyczasie. Cóż to jest? No to jest zbrodnicze, mordercze, okrutne, nieludzkie państwo, które w imieniu Boga mordowało innych. I myślę, że Salman Rushdie może czuł się uspokojony, bo czas ma to do siebie, że osłabia pewne emocje, ale bywa, że jeden drobny impuls pozwoli, aby one wróciły.
I taki szaleniec pojawił się. Sporo pada teraz pytań, dlaczego właśnie teraz? Czy ty byś w jakiś sposób łączył to z zabójstwem przywódcy Al-Kaidy nie tak dawnym, że akurat teraz ten zamach na Rashdiego się wydarzył? Czy to są rzeczy, których łączyć się nie powinno? No to zawsze możemy doszukiwać się tego typu, że tak powiem, no jakichś powiązań. A ja bym na to nie patrzył w ten sposób, że istnieje jakaś bardzo specjalna, konkretna przyczyna, czy zabójstwo Zawahiriego, czy może Sulejmaniego, a jakiś czas temu przecież. Patrzę na to szerzej, na to w sumie jak ważną rolą jest rozmawianie i dyskutowanie o najważniejszych sprawach naszego funkcjonowania, w tym jedną z najważniejszych to z kwestii religii w naszym życiu. A nie tylko islamu, wszystkich innych religii, ich wpływu na nasze funkcjonowanie i efekcie, którego efektem są czasami takie zdarzenia. A już na koniec powiedz proszę, czy ty się spodziewasz, że dzisiaj któreś z ugrupowań terrorystycznych przyzna się do tego zamachu? No nie wykluczyłbym, bo zabójstwo czy próba zabójstwa Salmana Rushdiego jest tak smacznym kąskiem w sensie propagandowym dla niektórych ekstremalnych, fundamentalistycznych środowisk, że tak może być. Ale czy tak było? Tego nie wiemy.